Dzień dobry Państwu, Roman Daszczyński, witam na portalu gdańsk.pl w programie Wszystkie Strony Miasta. Od poniedziałku trwa Gdański Tydzień Wolontariatu. To jest wydarzenie ważne, które staramy się promować od kilku lat. Są z nami w studio osoby, które organizowały Gdański Tydzień Wolontariatu i organizują pracę gdańskiego wolontariatu na co dzień. Pani Agnieszka Buczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Dzień dobry. I pan Dawid Jastrzębski, wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Pani Agnieszko, kiedy myślę wolontariat, to powiem szczerze, że choć zdaję sobie sprawę, że to jest ogromny ruch złożony z tysięcy osób w Gdańsku, to jednak w pierwszej kolejności kojarzę prezydenta Pawła Adamowicza, który był wielkim orędownikiem wolontariatu i co więcej, sam w akcjach wolontariackich uczestniczył, napędzał je, choćby 1 listopada zbierając przez godziny właściwie całe na cmentarzach datki, promując działalność na rzecz hospicjum księdza Dudkiewicza. Tych inicjatyw było wiele. Jak pani wspomina tę współpracę i czy moje wrażenie, że prezydent Adamowicz był właśnie motorem tych wolontariackich, obywatelskich postaw, no jest trafne? Myślę, że tak. Powiem tak, Gdański Tydzień Wolontariatu tak naprawdę, o którym dzisiaj będziemy tu mówić, jest wydarzeniem, które tak naprawdę on zainicjował. Kiedyś podczas rozmowy na temat w ogóle wolontariatu powiedział o tym, że o ważnych rzeczach trzeba mówić głośno i dlatego nie obchodzimy w Gdańsku tylko Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia, ale obchodzimy to poprzez cały tydzień, promując wolontariat, pokazując, że to jest ważne. Prezydent miał ogromne poczucie w ogóle dotyczące jakby roli wolontariatu i takiej aktywności obywatelskiej, to znaczy takiego poczucia, że to, w jakim mieście żyjemy, zależy od nas wszystkich tu, którzy żyjemy. Czyli my mamy wpływ na to, jak wygląda moja ulica, miejsce, w którym mieszkam, że ja też mogę mieć wpływ na to, mogę mieć też wpływ na swoje otoczenie na co dzień. Więc tak, ale ta myśl prezydenta i ta idea jest dalej kontynuowana i ona też jakby w obecnej prezydenturze, prezydent Oli Dulkiewicz również się przejawia. To znaczy mam ogromne poczucie, że wolontariat i aktywność obywatelska jest ważna w mieście Gdańsku. Bo to jest tak, że punktem odniesienia, wzorem są chyba dla nas społeczeństwa zachodnie, w których wolontariat jest bardzo istotną częścią życia i taką jakby manifestacją postaw obywatelskich. Jak Gdańsk wygląda w porównaniu właśnie z na mapie Polski przede wszystkim, ale jak też wygląda Polska w odniesieniu do krajów zachodnich? Myślę, że to nie będzie zbyt odważne, gdy powiem, że Gdańsk w kontekście jakby działań ogólnopolskich no jednak się wyróżnia w swoich działaniach. Mamy bardzo duży ruch społeczny, ruch obywatelski, ruch wolontariacki. Patrząc na kontekst europejski, oczywiście jest jeszcze pewna droga przed nami do pokonania, czyli to też wyrasta z procesu edukacji kolejnych pokoleń, tego, żeby mówić o tym, że aktywność społeczna, obywatelska to nie jest tylko działanie na rzecz innych, ale też działanie na rzecz samych. I oczywiście jeszcze trochę pracy przed nami, ale my się tej pracy nie boimy i liczymy na to, że ten ruch wolontariacki będzie się jeszcze bardziej rozwijał. No i też po to pracujemy na co dzień, każdego dnia, pracując z wolontariuszkami, wolontariuszami. Panie Dawidzie, jak pan wszedł w ruch wolontariacki? Jak zacząłem? Tak jest. Jakie były te pana początki?
Moje początki tak naprawdę sięgają Euro 2012. A to jest ważna data, prawda? Bo wtedy tak. Centrum Wolontariatu tak zaistniało w szerszej świadomości. Myślę, że tak. Przepraszam, że się Dawid wtrącę, ale faktycznie to jest to, co myśmy po Euro bardzo mocno wykorzystali. Znaczy 2012 rok i ten potencjał z wolontariatu, który popłynął i to, jaki był efekt społeczny, był bardzo dobrze przez gdańskie władze jakby nie wykorzystany, ale jakby wzmocniony poprzez rozwój wolontariatu tego ruchu społecznego i tak naprawdę dla nas to jest jedna z kluczowych dat. To Dawidzie, ile miałeś wtedy lat? Ojejku, nie liczyłem tego, ale byłem w wieku studenckim. Aha, czyli jako student zgłosiłeś się po prostu, ogłoszono, że potrzebni są ludzie ze znajomością języków, którzy będą tak oprowadzać może gości? Jeżeli chodzi o wolontariat, to tak naprawdę zawsze są ustalane jakieś potrzeby i tak naprawdę to przy Euro 2012 to nie były tylko potrzeba właśnie znajomość języka, tylko między innymi każdy wolontariusz wchodził z jakąś swoją umiejętnością i tak naprawdę tych wolontariuszy było 200-300 w całym mieście, niektórzy działali na dworcach, gdzie kibice przyjeżdżali z całej Polski, niektórzy działali na lotniskach, gdzie przyjmowali wolontariuszy zagranicznych, ale też jakby liczyła się ta praca biurowa, czyli w środku, czyli obsługa wszystkich wolontariuszy pod względem identyfikatorów i ubezpieczeń i tak dalej. Ty osobiście jaki przydział miałeś? No ja właśnie w biurze tak, najlepsze imprezy dla wolontariuszy, umówmy się. I dobrze wspominasz ten czas? Masz poczucie, że dzięki waszej pracy ta impreza, no, że przyczyniliście się do sukcesu tej imprezy w Gdańsku? Myślę, że tak. I to wszystko pokazuje to, jak wygląda wolontariat w Gdańsku teraz. Właśnie. Ile to jest osób? Jak duża jest skala wolontariatu w naszym mieście? To znaczy, o tych danych to mogę powiedzieć na przykładzie jakby naszej organizacji, że w skali roku przez same nasze biuro czy przez nasze oferty, które umieszczamy, przewija się około 5000 wolontariuszy. Ale to jest tak naprawdę 1% tylko wolontariuszy w całym mieście, dlatego że oni działają zarówno w szkolnych kołach wolontariatu, są na wolontariatach długoterminowych w konkretnych organizacjach pozarządowych. W związku z tym ta skala wolontariatu myślę, że dotyczy około 1/3 mieszkańców naszego miasta, którzy przynajmniej raz w roku działali społecznie na rzecz innych. Niby wszyscy wiedzą, co to znaczy wolontariusz, wolontariat, ale spróbujmy to sprecyzować. To jest działalność na rzecz albo społeczności, albo jednostek, tak? Które osób, które nie należą do naszej rodziny, ale niesiemy im pomoc i nie chcemy za to żadnego wynagrodzenia w sensie finansowym, tak? Czy ja dobrze dokładnie to rozumiem? Właśnie warto podkreślić, że to jest po prostu bezpłatne działanie właśnie na rzecz społeczności, na rzecz ludzi, ale też również tymi, którymi się otaczamy, tylko myślę, że nawet jeżeli pomagamy i działamy na rzecz środowiska, to też warto podkreślić, że to również jest wolontariat, tak? W definicji w ogóle pojawia się takie stwierdzenie na rzecz innych, co oznacza, że to nie tylko jest wolontariat na rzecz ludzi, ale to jest wolontariat na rzecz organizacji, na rzecz zwierząt, na rzecz środowiska i tak dalej. Oczywiście, dokładnie. I to musi też jakby wykraczać poza te więzi przyjacielsko-koleżeńskie. To, że ja swojej babci zrobię zakupy, nie jest wolontariatem, ale to, że zrobię już je sąsiadce, która jest samotna i potrzebuje wsparcia, to już możemy nazwać wolontariatem. Jest to w gruncie rzeczy działalność bezinteresowna, jeśli przyjąć, że nie jest rodzajem zapłaty uśmiech i wdzięczność tej osoby, prawda? Właśnie, jeśli chodzi o tą bezinteresowność, to my zawsze dyskutujemy na ten temat, dlatego że bezinteresowna w wymiarze finansowym. Natomiast oczywiście do wolontariatu są zawsze jakieś motywacje i możemy je podzielić tak
w gruncie rzeczy na dwie kluczowe. Albo takie altruistyczne, że po prostu mamy taką gorącą potrzebę pomocy komuś, tak? I to może też wynikać z naszych przekonań, wierzeń. Druga może być bardziej pragmatyczna, to znaczy ja mogę iść do wolontariatu, bo chcę się rozwijać. Mogę iść do wolontariatu, bo chcę poznać ludzi. Mogę iść do wolontariatu, bo chcę uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu. W związku z tym tak naprawdę to nie jest nigdy tak, że ta nasza aktywność nie podejmowana jest bez żadnego motywu, czyli jakiś interes w tym oczywiście musi być. Natomiast trzeba otwarcie o tym mówić i nie bać się tego powiedzieć, że idę do wolontariatu, bo chcę się rozwijać. Znaczy, to jest jakby właśnie narzędzie do tego, żeby budować swoje kompetencje, szczególnie w kontekście ludzi młodych, którzy chcą na przykład zweryfikować swoją wiedzę, umiejętności w praktyczny sposób. A czy na Zachodzie jest tak, że ktoś, kto uczestniczy w wolontariacie i ma taką działalność w swoim CV, łatwiej dostanie pracę, może w urzędach? Myślę, że to nie tylko za granicą, ale również w Polsce już ten właśnie zapis o wolontariacie w CV jest dość ważny. Czyli ma to znaczenie już, ma tak? To moim zdaniem ogromne znaczenie z tego względu, że pracodawca widzi, że to nie jest osoba zamknięta tylko na jakiś tam konkretny temat, tylko faktycznie szuka, próbuje z takim społecznikiem trochę. Ja to jeszcze odwrócę, bo teraz bardzo często to pracodawcy chwalą się tym, że w ramach działań firmy można zostać wolontariuszem pracowniczym. Jak wiemy, mamy rynek pracownika w obecnym momencie, w związku z tym firmy coraz częściej widzą, że dając możliwość rozwoju takiego osobistego poprzez wolontariat w ramach swojej pracy, jest również atutem rekrutacyjnym. W czwartek 5 grudnia, kiedy to mamy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, czekają nas dwa ważne wydarzenia dla naszych wolontariuszy. Po pierwsze, to jest parada wolontariuszy, tak? Ona będzie o godzinie 11:00 z Długiego Targu, tak? Spotykamy się pod Złotą Bramą i właśnie na ulicy Długi Targ i stamtąd będziemy zmierzali pod napis Gdańsk na Łowiance. Czyli Długim i Rybackim Pobrzeżem, poprzez Kładkę, dokładnie, tak? Na Motławie, na Ołowiankę. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Na Ołowiance będzie niespodzianka, myślę, że nie tylko dla wszystkich wolontariuszy miejskich, ale również dla wszystkich mieszkańców oraz osób, które będą tamtędy przechodzić. Więc jeśli ktoś chce się do ruchu wolontariackiego w Gdańsku przyłączyć, to ta parada może być dobrą okazją, wystarczy przyjść, przespacerować się z wami i może zapisać, tak? Oczywiście. Jeśli ktoś nie chce, to warto, żeby przyszedł, chociaż zobaczył, jak to wygląda. Szedłem w takiej paradzie już i co uderzyło mnie, że są osoby w każdym wieku. Naprawdę od dzieci szkolnych poprzez seniorów. To też jest typowe dla ruchu wolontariackiego w Polsce, to co w Gdańsku mamy, czyli ta wszechstronność wiekowa. Trochę znowu się wybijamy na tle innych miast w Polsce, dlatego że my bardzo mocno mamy rozwinięty wolontariat seniorów. Ta grupa społeczna jest w kontekście ogólnopolskich badań najmniej reprezentatywną w aktywności wolontariackiej, natomiast w Gdańsku jest odwrotnie. Wynika to przede wszystkim z tego, że bardzo mocno pracowaliśmy przez dobrych kilka lat nad sposobami aktywizacji osób w wieku senioralnym w działania wolontariackie i narzędzia, które wypracowaliśmy, m.in. Gdański Fundusz Senioralny, wolontariat akcyjny, dostosowany dla osób starszych, powodują, że tak naprawdę grupy seniorów angażują się w działania społeczne i możemy ich liczyć w Gdańsku w tysiącach. Mhm. Seniorzy pomagają różnym osobom, czy najczęściej swoim rówieśnikom? Myślę, że nie można tego do końca właśnie jakoś tam procentowo podzielić, komu najczęściej, komu pomagają tak naprawdę. Oni wychodzą, jakby daliśmy im możliwość wychodzenia z własną inicjatywą, czyli tworzą inicjatywy, które są międzypokoleniowe i chcą działać na rzecz nawet dzieci w przedszkolu, ale robią również inicjatywy, które są dla osób jeszcze starszych od nich, którzy już jakby nie są w stanie wyjść z domu, dlatego robią coś specjalnie dla nich, blisko ich miejsca zamieszkania, wyciągają ich, tworzą inicjatywy.
Czy w ogóle są tak niesamowite te inicjatywy, jak sobie pomyślę. Mamy na przykład grupę seniorów, którzy mają kółko teatralne, tworzą przedstawienia, potem jeżdżą po domach dziecka z przedstawieniami dla dzieci. Mamy grupę seniorów, które przecież robiły na drutach czapki dla dzieci z Syrii, więc naprawdę te inicjatywy to nie są takie, można powiedzieć, szablonowe. A czy to seniorki z Nowego Portu? To były, one były też i opisywane na portalu, także to jest ta inicjatywa, tak. Ona jest też kontynuowana. Naprawdę tych inicjatyw jest tak dużo i one są tak różnorodne. W ramach Godziny dla Gdańska wolontariuszki przecież robiły torby ekologiczne i potem rozdawały je w centrach handlowych na zakupy, więc one je same szyły. Tak, same je szyły z materiałów, które zakupiły, ale również przynosiły swoje, załóżmy, firany, których już nie zużyją, ale warto było je, że tak powiem, przerobić. Wpisują się naprawdę w takie trendy dotyczące spraw społecznych i to jest dosłownie ich inicjatywa. Znaczy one to same, oni sami to wymyślają, tworzą, organizują i to naprawdę jest coś wyjątkowego. Czyli jestem na emeryturze, mam sporo wolnego czasu i zamiast gruźnieć przed telewizorem, wychodzę do ludzi, mam z nimi relacje i to mnie uskrzydla, tak to wygląda. Super. Powiem szczerze, że wolontariusze, seniorzy przychodzą i mówią, że przechodzą na emeryturę i nie mają już tego wolnego czasu, bo właśnie zajmują się wolontariatem, wchodzą w to na taką skalę, że te 8 godzin, załóżmy, które poświęcali na pracę, teraz starają się przełożyć właśnie na to działanie społeczne. Jest oczywiście ogromna liczba osób w wieku, powiedzmy, po studiach, tak, czyli 20 parę lat, 60 lat mniej więcej. To są najczęściej osoby czynne zawodowo, więc mają mniej tego czasu, ale rozumiem, że to nie jest problem, bo działalność wolontariacką też można dla nich zorganizować. Oczywiście, poza tym, po pierwsze, już nie wspominając o tym, że właśnie firmy w pewien sposób też próbują animować ten ruch wolontariacki i dają ofertę pracownikom dotyczącą wolontariatu pracowniczego, ale też promujemy bardzo mocno sposób spędzania czasu wolnego rodzinnie na wolontariacie. I mamy wiele przykładów, kiedy rodzice z dziećmi przychodzą na taki wolontariat, nie idą do kina, nie idą do teatru, nie idą na spacer, tylko idą na akcję wolontariacką. Rodzice z dziećmi. Rodzice z dziećmi. I to jest naprawdę fajnie spędzony czas. Mamy naprawdę dziesiątki, jak nie setki takich przykładów i to jest naprawdę, znaczy trzeba po prostu sobie otworzyć głowę na ten sposób spędzania czasu wolnego. To poproszę o 2 przykłady, bo rodziców z dziećmi jest dużo. Wiadomo, na co dzień praca, ale jest sobota, niedziela, wtedy można się włączyć w działalność wolontariacką i na przykład. Na przykład organizowane są w Gdańsku festyny rodzinne pod hasłem Parkowiska. I to w ogóle jest z założenia wydarzenie rodzinne międzypokoleniowe. I podczas tego wydarzenia mam dzieci z rodzicami, którzy na przykład przystawiają pieczątki w trakcie gry, która jest toczona na terenie danego wydarzenia. Mieliśmy przykład na maratonie, kiedy mama była z synami i też obsługiwali punkty depozytowe. Czyli wydawali maratończykom, najpierw zbierali pakiety ich ubrania po prostu, potem je wydawali i też w międzyczasie wręczali medale maratończykom, którzy przekraczali linię mety. A mogłabym dobrze, mówić przykład. Dobrze spędzony czas na świeżym powietrzu i jeszcze w sposób wspólnotowy, można powiedzieć. Wspólnotowy i też w ogóle rozwijamy przez to jakby też inne patrzenie na to, co nas otacza, nie? Czyli nie tylko konsumujemy, ale też coś przy okazji dajemy od siebie i powiem szczerze, ja też z własnych doświadczeń, znaczy można powiedzieć, że ja się wolontariatem zajmuję zawodowo, ale też jestem wolontariuszką, czasami poza strukturami swojej pracy i faktycznie to, co się wynosi z tego wolontariatu dla siebie, to znaczy tego nigdzie indziej nie znajdziemy. Ta satysfakcja, to, że można było komuś pomóc, tak naprawdę tak niskimi nakładami czasami dla nas czasu czy działania. Jesteśmy społeczeństwem bardzo podzielonym. No, wiadomo, jedni drugim potrafią skakać do oczu z powodów politycznych czy innych, bardziej lub mniej urojonych. Czy
wolontariat zasypuje te różnice, czy zdarza się, że macie jakiś w ramach wolontariatu jakiś spór związany z kwestiami światopoglądowymi? Nie, to znaczy to w ogóle, powiem szczerze, że wolontariusze są tak skupieni na celu, w jakim przyszli, że tam tak naprawdę nie ma, myślę, przestrzeni w ogóle na to. Ja raczej myślę, że właśnie z wolontariuszy tworzy się społeczność. To znaczy to jest coś, co łączy tych ludzi. Oczywiście być może na etapie wyboru i decyzji, na rzecz jakiej organizacji, instytucji działam, to jakby tego wyboru dokonują. Natomiast już w trakcie samego działania jakby nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy tego typu konflikt zauważyli. I też w stosunku nawet do nas. Także to myślę, że wolontariat jednak trochę zasypuje i w ogóle jest na czymś innym skupiony. Na dobroci i dawaniu dobra. Czyli łączy, a nie dzieli. Zapytałem o seniorów, zapytałem o osoby w średnim wieku, młodsze, starsze. Ale są dzieci. To jest szczególna kategoria, bo jak się domyślam, edukacja właśnie na tym poziomie szkolnym dla wolontariatu potrafi zrobić dużo dobrego. I panie Dawidzie, tu chciałbym zapytać, czy w Gdańsku w szkołach prowadzona jest działalność wolontariacka? Tak, jak najbardziej. Też chciałbym jeszcze na samym początku powiedzieć, że bardzo wiele ofert wolontariackich jest od jakiegoś tam wieku, czyli od 15, od 16 lat w górę. Natomiast to nie jest tak, że o wolontariacie zaczynamy mówić właśnie w wieku 15 lat, czyli już możesz przyjść i zostać wolontariuszem, to wtedy dopiero zaczynamy o tym mówić. Tylko już tak naprawdę mamy spotkania w szkołach i podstawowych, już teraz już nie gimnazjum, ale w szkołach podstawowych, ale też średnich. Mieliśmy również spotkania w przedszkolach, gdzie puszczaliśmy bardzo fajny filmik, czym jest właśnie ten wolontariat, czym jest to pomaganie. I tak naprawdę w Gdańsku jest ogrom osób w szkołach. To są koordynatorki wśród czy rodziców, czy nauczycieli, którzy zajmują się, skupiają te osoby, które chcą zostać tymi wolontariuszami już na przykład w tej placówce. I jeżeli nie są w stanie skorzystać z tych ofert, które są właśnie od 15-16 roku, to próbują angażować się i ściągać te oferty do siebie, do szkoły. Tutaj mamy czy przeróżne zbiórki, mamy również bardzo fajną grę, która opiera się na zasadach wolontariatu. Jest to gra, która nazywa się Termosfera i ona jest skierowana do osób właśnie w wieku podstawowym, gdzie tworząc swoją grupę w szkole, nie musi być to szkolne koło wolontariatu, może być to po prostu grupa osób, które chcą podziałać jako wolontariusze i wykonują przeróżne zadania. Wszystkie zadania są oparte o wolontariat i myślę, że warto po prostu wejść również na stronę i zobaczyć, jak wiele dobrego te grupy szkolne zrobiły w ciągu 3 lat. Link na stronę Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku będzie w naszej publikacji po programie. Więc jeśli chodzi o ten Gdański Tydzień Wolontariatu, no to oczywiście czwartek, 5 grudnia, bo jest to Święto Wolontariatu Międzynarodowe. O 11 parada, a potem jest gala, prawda? Dokładnie, o 18 mamy galę. I na czym ta gala będzie polegała? Tak naprawdę w gali jest tyle niespodzianek, że nie możemy o niej za dużo powiedzieć. Na pewno zapraszamy wszystkich, którzy mieli kiedykolwiek styczność z wolontariatem, czyli są wolontariuszami, koordynatorami, organizacjami, które przyjmą wolontariuszy na godzinę 18 do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie będzie odbywać się ta gala. Na tej gali przede wszystkim będzie podsumowanie tego, co zadziało się w ciągu całego roku. Czyli całego roku pracy. Całego roku pracy właśnie wolontariuszy, koordynatorów. Również zostaną przyznane nagrody w konkursie Aktywni w Mieście 2019, czyli zostanie wybrany wolontariusz, wolontariuszka roku, organizacja przyjazna wolontariuszom, szkolne koło wolontariatu oraz firma przyjazna
wolontariuszom. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to zapraszam serdecznie, bo tak naprawdę jest bardzo dużo niespodzianek. Warto zaznaczyć, że wciąż można się zapisać na galę, czyli można jeszcze dołączyć poprzez ten link, o którym było wspomniane. I który będzie u nas na stronie. Na zakończenie chciałbym zapytać o imprezę, która jest takim najważniejszym chyba wydarzeniem wolontariackim w kraju. Oczywiście chodzi o WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak zwykle w połowie stycznia, w niedzielę, jest ten wielki finał. To, podkreślmy, będzie no, też związane jednak z rocznicą śmierci prezydenta Adamowicza, więc jakby to znaczenie tego dnia będzie szczególnie duże w Gdańsku, ale jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w wolontariacie tego dnia, czy ona jeszcze istnieje w Gdańsku? Czy sztab zakończył rekrutację wolontariuszy, teraz ewentualnie wpisujemy jeszcze ich na listę rezerwową, natomiast już w większości sztabów ten proces jest już zakończony, natomiast wciąż można się zaangażować do pracy podczas finału w biurze sztabu, podczas różnych działań, tam potrzebujemy sporego wsparcia, więc również jak wejdzie się na stronę, są aktualne oferty dotyczące pomocy w sztabie. Można się też włączyć w inny sposób, przekazując coś na licytację, coś wyjątkowego, bądź wesprzeć nas w organizowanej loterii tego dnia, więc poszukujemy różnych gadżetów, które później będą fantami w loterii. Wystarczy się do Was zgłosić, a Wy już znajdziecie zajęcie dla osoby chętnej. Dokładnie. Właśnie, bo wolontariat to jest też na przykład malowanie bombek świątecznych, które potem są wystawiane na aukcje, prawda? Czyli tworzenie czegoś dobrego poprzez oddanie swojej pracy. To prawda. Więc takich okazji jest trochę. Nie trzeba być wolontariuszem, znaczy można być wolontariuszem nie należąc do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ale warto mieć kontakt z Regionalnym Centrum, choćby po to, żeby te zajęcia były w sposób jakiś planowy rozdzielane. Tak? Więc trzymam kciuki za gdański wolontariat, za to, żeby on rósł. Muszę się przyznać, że sam po raz pierwszy wziąłem udział w akcji wolontariackiej na rzecz hospicjum księdza Dudkiewicza i no, to sprawia ogromną frajdę. Szczególnie... Malowałeś bombkę? Nie. Kwestowałem z 12-letnim synem i to naprawdę było duże przeżycie. Samo obserwowanie takiej serdeczności osób, które dają pieniądze i to czasem mówią, ja już dawałem, ale jeszcze wrzucę, po prostu czyli też widzi się ludzi z dużym sercem i widzi się, jak dużo jest tych ludzi i to naprawdę robi wrażenie i uskrzydla. Dziękuję za wizytę w studio. Szanowni Państwo, przypomnę, że naszymi gośćmi są pani Agnieszka Buczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku i pan Dawid Jastrzębski, wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Dziękuję Państwu za wizytę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce po raz kolejny. Wolontariat to jest na pewno ta idea, którą warto w naszym mieście wspierać. W ogóle warto wspierać. Zapraszamy do wolontariatu. Dziękuję Państwu za uwagę i no może ten program kogoś nakłoni, żeby się przyłączyć do działalności wolontariackiej. To jest wielka, rosnąca wspólnota, która może zrobić dużo dobrego. Warto być jej częścią. Dziękuję za uwagę. Roman Daszczyński. Do zobaczenia. Jestem wolontariuszką, ponieważ mogę nieść uśmiech innym.
Wolontariat dla mnie jest po prostu byciem z drugim człowiekiem i to daje mi ogromną radość. Wolontariat to coś, co mogę robić bezinteresownie. Dzięki wolontariatowi odkryłam nowy obszar w swoim życiu. Jestem wolontariuszem i daje mi to dużo pozytywnej energii. Wolontariat to ludzie, zaangażowanie i pasja. Osoby pomagające i osoby, którym się pomaga, czerpią od siebie nawzajem. Pomagam innym i mam nadzieję, że w potrzebie inni pomogą też mi. Wolontariat to dobra zabawa. Myślę, że każdy powinien przyjść, spróbować i wtedy sam ułożyłby definicję, czym dla niego osobiście jest właśnie bycie wolontariuszem. Pomagamy grupie zawsze raźniej, zawsze weselej. Jestem wolontariuszem, bo lubię kontakt z ludźmi. Pomóc można zawsze komuś. Jestem wolontariuszem. Jestem wolontariuszką. Jestem wolontariuszem. Jestem wolontariuszką, bo wtedy wiem, że żyję. Nazywam się Damian, działam w wolontariacie pracowniczym.
Nazywam się Przemek. Działam z dzieciakami i młodzieżą. Jestem wolontariuszem, jestem częścią czegoś większego.